Cześć, taki niespodziewany filmik na szybko. Mam mało czasu, więc się muszę streszczać. Bo muszę jeszcze zmontować komiksowe ciekawostki. Jest nowy update do Marvel Heroes. Wszyscy, co grali w poprzednich tygodniach, otrzymują zwierzaka, Luckiego. A jak ktoś nie miał takiego szczęścia i nie grał wcześniej, to można go kupić za 100 kawałków ciasta tam, gdzie wcześniej się kupowało resztę bajerów. Do tego zostaje oczywiście bonus 200% do expa na serwerach i kilka innych bonusów, takich tam eventów, że wiecie, Mystic Mayhem i tak dalej. Możecie więcej poczytać w grze. Jako taki bonus jeszcze dla was w tej aktualizacji zmieniono system umiejętności do poruszania się, czyli latanie, jeżdżenie i tak dalej. Wcześniej trzeba było pakować w nie punkty, żeby się szybciej poruszać i tak dalej, a teraz mają tylko jeden poziom i są darmowe, nie pobierają żadnej energii. Czyli można sobie latać tam ile się chce, Iron Manem i tak dalej, i takimi postaciami co tam mają, albo na przykład Deadpoolem sobie jeździć tym jego skuterkiem, Punisherem sobie tam sprintować. Reszta działa jak w poprzednim tygodniu. Jeśli nie wiesz o co chodzi, to zobacz poprzedni filmik. Chodzi mi tutaj o te wszystkie, o te jakby buffy od ciasta, co wypadają itemki, o kawałki ciasta, jakie wydawać i tak dalej. Ja wracam do montowania komiksowych ciekawostek, bo się nie wyrobię, a montowanie tego zajmuje mi najwięcej ze wszystkiego co robię. Dzięki za uwagę, cześć. Jeśli jesteś w internecie wystarczająco długo, na pewno usłyszysz w końcu żart o tym, jak to Tony Stark lubi sobie popić. Ale jak to jest naprawdę? Zapraszam do komiksowych ciekawostek.